mówić, a naszym marzeniem jest to zyskanie Polski dla nas Polaków. Zamiany rządu warszawskiego rządem Polski, naszym. Walent siłowy oddalony, to mnie osobiście ucieszyło. Walent w ramach chorego państwa polskiego, bo jest chore, w systemie demokratycznym odzyskać wybory. Jak je wygrać? W sytuacji, kiedy połowa z nas uprawnionych śpi. Przepraszam, niewłaściwe słowo. Jest to paraliż mentalny. Niewłaściwe. Depresja. To psychologiczne. Tak, nieaktywna. To jest połowa. To wiemy wszyscy, nie? Z drugiej strony... To już zadałeś pytanie. To już zadałeś pytanie, jak wygrać wybory. Jak wygrać wybory? Okej, dziękuję bardzo. Mam bardzo ciekawy artykuł. Ale na racji, która mówi, że tak do pana przychodzą ludzie i mówią, ja mam pomysł, może pan by pani zrobił. Widziałem przedwczoraj wjazd rolników z Warszawy, emerytowany nauczyciel mówi, ja się cieszę, ja was popieram. Wy, górnicy, wygrajcie Polskę. Wy! Nie mamy. Pytanie jest rozszerzone. Jak mamy wygrać wybory, jeżeli jesteśmy my i wy? To dziękujemy bardzo. Pan się... Proszę państwa, dziękuję bardzo za pytanie. Proszę się pożegnać ze szkodliwym urojeniem, jakim jest jakaś jedność. Jedność. Proszę się z tym pożegnać. Proszę nie czekać z zabieganiem, walką o Polskę. Proszę nie czekać na moment, w którym nastąpi jakieś magiczne, tajemnicze zjednoczenie i komunia dusz wszystkich Polaków. Ponieważ to nigdy nie nastąpi. Ponieważ Polska, polskość, to jest sprawa elitarna. Rzeczpospolita się nazywa nasze państwo. No to jest właśnie ten tam demokratyczny duch, niestety, nad tym się unosi. Ja nie jestem demokratą, jestem monarchistą. Na razie zgódźmy się, niezależnie od tego, jaki kto kształt ustrojowy dla Polski by chciał postulować, zgódźmy się jako polscy państwowcy, że żeby w ogóle majstrować przy państwie, no to musimy je zachować, że ono w ogóle musi być, po to, żebyśmy się mogli spierać o to, jaki ma mieć ustrój, prawda? I to jest najważniejsza sprawa. Otóż trzeba sobie to jasno uświadomić, że zarówno w świecie nie roi się od amatorów Polski i polskości, tylko wręcz przeciwnie. Wszyscy się zgadzają, że Polski ma nie być. Ma być kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym i to jest szkoła jazdy na aktualnym etapie przez większość graczy na scenie światowej akceptowana. Ale także i wewnętrznie. Nie ma zgody na Polskę i nie ma większości za Polską. Tak? Jest większość, to jest właśnie tubylców bezwyznaniowych, wynarodowionych, którzy to łykną, to zaakceptują, jaki tam akurat reżim będzie rządził, a nawet niektórzy mówią, a niech tu wreszcie przyjdą Niemcy, będą pociągi punktualnie jeździć, prawda? No tak, 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 tak. Więc. Czy zostałem wyklaskany? Bo dokładnie tak jest. Bo samolot odlatuje. Proszę państwa, bardzo wam dziękuję. Przerywam w pół zdania. Moje gadulstwo jest nieposkromione i w związku z tym... Do usłyszenia w następnym... No co skończyć? No o tych Niemcach, o tej kolei chciałem powiedzieć. Proszę państwa, w Górach Świętokrzyskich mówiła moja ciocia, mówiła... No tak, jak przyszli Niemcy w 1939 roku, to szereg drakońskich różnych praw ustanowili, prawda? Między innymi tam, za wszystko rozstrzelanie. I między innymi tam było napisane, że furmanki mają wyjeżdżać z lampą stajenną pod pawężą, prawda? Mają wyjeżdżać na drogę. No i chłopi słuchali, no bo rozstrzelanie było groziło za wyjeżdżanie nieoświetloną furmanką na drogę po zmroku. No, a po wojnie to już jest wolność, nie ma Niemców, no to chłopy dalej wyjeżdżają po pijaku bez lampy stajennej pod pawężą furmanki, prawda? No i teraz
To jest oczywiście zła sprawa. Trzeba się cywilizować. Trzeba, żebyśmy tę lampę stajenną zaczęli wieszać. Trzeba, żeby koleje zaczęły punktualnie jeździć. Ale to jest nie powód, żeby rezygnować z własnego państwa i żeby, jakby to powiedzieć, samemu się prosić o jakiś Oświęcim. To nie jest powód. To, że w Oświęcimiu była porządna orkiestra symfoniczna, to jakby powiedzieć, nie jest argument za samym tym rozwiązaniem generalnym, prawda? Więc utrzymajmy możliwość poprawiania państwa tą drogą, że je w ogóle zachowamy. Ale nie czekajmy na jedność. Tej jedności nie będzie. Tej jedności nie będzie i dlatego trzeba się ogarnąć w takim składzie, w jakim jesteśmy. Po parafiach program minimum na 1050-lecie Chrztu Polski w przyszłym roku, program Kościół-Szkoła-Strzelnica w 1050 parafii. W 1000 program minimum, tylko co dziesiąta parafia. Niech to ruszy i wtedy będziemy bezpieczni. Czego sobie i Państwu życzę, zostańcie z Bogiem, wszystkiego dobrego.